Jest z nami dyrektor cyrku, cyrku Zalewski. No, dzisiaj w Gruziądze. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt z cyrkiem dzisiaj gościć w Grudziądzu. Bardzo się cieszę, dlatego że bardzo lubię Grudziądz. I widownia jest tutaj naprawdę wspaniała. Z roku na rok coraz inny repertuar. W tym roku z czym nowym Państwo tutaj przyjeżdżają do Grudziądza i do innych miast? W tym roku jest program u nas bardzo bogaty, dlatego że gościmy artystów z Kolumbii, z Brazylii, z Rosji. Jest to naprawdę mieszanka ekstremalna. Wybuchowa. Prawie, prawie tego nie powiedziałem, ale tak jak mówi konferencja, trzeba dobrze zapiąć pasy przed obejrzeniem naszego programu. Cyrk to taka forma nie tylko dzieciom się podobająca, również dorosłym. Z roku na rok wydawałoby się, że ten internet to wszystko tak wypiera, ale jednak ten cyrk trwa. Jest to taka rzecz, która chyba nigdy nie przemija. Nic nie odda widowiska, które się ogląda na żywo. I naprawdę, tak jak mówili mi znajomi, którzy się zajmują profesjonalnie nagrywaniem programów rozrywkowych, że niestety cyrk bardzo dużo traci przy nagrywaniu wszelkiego rodzaju programów, do 50% nawet. Także obejrzenie na żywo, a szczególnie tych Brazylijczyków na przykład na motorach, robi wrażenie kolosalne. No, są tutaj artyści, którzy całe życie poświęcili cyrkowi, którzy, żeby czasami pokazać ten numer, pracowali u niego wiele lat. Nad numerem pracuje się rzeczywiście bardzo długo, wiele lat, przede wszystkim się go wzbogaca. To nie znaczy, że jak on występował w pierwszego roku, że w drugim roku powinien być co roku coraz lepszy. Tak było z naszym numerem, jak myśmy pracowali, z numerem akrobatycznym. I robiliśmy jeszcze również inne numery, ale ten podstawowy pracowaliśmy nad nim przez cały czas, ciągle go doskonaląc. Tak samo jest z artystami. Najpierw robi trapez, potem stara się zrobić mocniejsze tryki, potem zdejmuje lążę, gdzie robi ryzykuje, tak jak na przykład Wysoki Drut, który dzisiaj będzie występował. Chyba właśnie tego ryzyka nie zastąpi żaden tutaj przekaz wideo, jak nie tylko bycie bezpośrednio na takim występie. Tak, tym bardziej, że u nas widownia siedzi bardzo blisko i wysokość czy wielkość rekwizytu gra dużą rolę. Zwierzęta, no to chyba największa pociecha dla dzieci, dla najmłodszych, które, bo one lubią po prostu zwierzęta. Mamy nasze jak zwykle wielbłądy i konie. Dzieci bardzo uwielbiają jeździć w przerwę na wielbłądach. Mam nadzieję, że pan to nakręci. Dzieci się cieszą, ale jeszcze więcej rodzice. 22 lata, no to już spory kawałek czasu. Czy ta pasja, ta miłość do cyrku, no bo żeby coś takiego stworzyć, to chyba tej trochę miłości potrzeba. Nadal w panu tak tkwi? No niestety tak. Niestety tak i chciałbym jeszcze pokazać dużo ciekawych rzeczy, mam dużo pomysłów. Nie wiem, czy czas mi zdąży i fundusz zrealizować to wszystko, ale to jest fakt. Przez 20 lat byliśmy akrobatami, teraz 22 lata prowadzimy swój cyrk. W tej chwili już nasz syn robi. Już kilka lat temu zdecydowaliśmy się na pokazać coś więcej. Niestety robimy to tylko w Warszawie. W tej chwili chcemy to przenieść w Krakowie i do Poznania. Zrobić festiwal sztuki cyrkowej. Jest to dużo większe przedsięwzięcie. Gościmy artystów rzeczywiście z najwyższej półki i jest to pełen obraz cyrku, jeżeli już 15 czy 16 będziemy robili festiwal, więc tam jest przegląd artystów najlepszych światowych z Monte Carlo. Takich, którzy no, nie stać nas, żeby zaangażować po prostu w sezon. A jak rodzina? Jest ktoś, kto kiedyś tam w dalekiej przyszłości przejmie ten cały tutaj, ten wielki spektakl? To znaczy nasz syn, mam nadzieję, jeżeli będzie na tyle odważny, żeby to zrobić. Na razie występuje na arenę, prowadzi konferansjerkę, wielbłądy, zrobił wspaniały numer teraz z laserami. Coś ciekawego, coś nowoczesnego, na to ja bym nigdy w życiu nie wpadł. Czyli też nie tutaj te występy, ale również takie, no jakby to można powiedzieć, z duchem czasu. Cyrk zawsze jest z duchem czasu. Pierwsze akrobacje, jak tylko się pojawił rower, pokazywali właśnie w cyrku. I potem go przenosili do góry, tak jak u nas jeden z numerów. Więc od cyrku wzięło się i salto mortale i różne duże przejęły później, a zapasy się wzięły z cyrku. Pierwsze walki były właśnie w cyrku. Nie wiem, dlaczego o tym się nie wspomina, ale to jest, cyrk dużo wniósł do kultury i dużo malarzy na przykład inspirował do swoich działań. Cyrk to też niebezpieczeństwo w niektórych wykonaniach. Zdarzają się czasami jakieś wypadki? Nie daj Boże.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, to jest ryzyko, które podejmuje każdy artysta, żeby otrzymać ten aplauz, na który zasłużył. Nie zawsze to się udaje, dlatego że po prostu pracujemy codziennie. To znaczy codziennie jest występ, jak nie dwa razy dziennie. I artysta niestety nawet ten najtrudniejszy element musi go powtórzyć o danej godzinie, danej minucie. To tak jakbyśmy chcieli, żeby rekordzista skakał 2 metry codziennie o 5:15 na przykład. Wyobraźmy to sobie. Każdy występ jest indywidualny. Atleta przygotowuje się na meeting w jakiejś olbrzymią formą, prawda? A tutaj nie, tutaj musi zrobić codziennie, bo taka jest, takie są wymogi cyrku. To jest, raz się lepiej, raz gorzej udaje, no bo nikt nie jest perfekcjonistą, chociaż chyba w tym fachu to trzeba, tak mi się wydaje, bo to tutaj nie jest prosta sprawa. Jeszcze takie pytanie, bo wszyscy zawsze się zastanawiają, jest godzina powiedzmy 15, o godzinie 17 już występ, ten cyrk tak strasznie szybko się przemieszcza. Jak wy to robicie, że potraficie z miejsca na miejsce, no prawie że w kilka godzin złożyć ten wielki, ogromny namiot, który tu zresztą widzimy za nami, i udać się do innego miasta już niemalże. No do tego jest załoga, która też już pracuje z nami wiele lat. Można powiedzieć, że to są, w tej dziedzinie są fachowcy. Oni wiedzą co i jak składać, o której porze, jakie elementy, jak to zapakować. A poza tym są po prostu organizacyjnie podzieleni. Znaczy część osób zajmuje się tylko zwierzętami, część osób zajmuje się tylko namiotem, część osób pomaga przy arenie. Są elektrycy, są akustycy, są podzielone ekipy, które każdy ma swoje zadanie w tym, żeby zbudować ten cyrk i zrobić program. No i chyba tu właśnie dochodzimy do tego momentu, gdzie żeby przejść taki cyrk, to trzeba no naprawdę mieć tutaj, no umieć się z wszystkimi dogadać, bo to jednak są ludzie różni, niektórzy bardzo indywidualni. Tak, tak. To jest bardzo ważna sprawa. Nie tylko artyści, ale ci również monterzy. To duże przedsięwzięcie. Tak, ale proszę sobie zwrócić uwagę, że mam olbrzymią ilość narodowości i olbrzymią ilość kultur, które tu bywały. Byli przecież i Kenijczycy, byli Marokanie, byli Chińczycy. Przez cały sezon, którym trzeba było się porozumiewać i mieć olbrzymią tolerancję do tego, żeby uszanować ich kulturę, ich nawyki i ich religię. Czyli cyrk więc żyje żywy i chyba nigdy nie przeminie. Tak będzie na pewno.